A we wszystkim. W dzisiejszym odcinku poodpowiadam na pytania, które zadawaliście w ostatnich filmach. Będę rozmawiał z panem redaktorem, redaktor będzie mi czytał, a ja będę odpowiadał. Czekaj, zaczeszę się jeszcze, grzebień wezmę. Dobra, nie ma co. Dobra, dziś troszeczkę ruchu będzie. Tak? Dlaczego? Eda, czemu nie używacie kombajnu do tytoniu? I czy za rok będziecie go używać? Przeteleportujemy się tam. Bliżej, nie będę krzyczał. Dlaczego nie używam kombajnu? Już odpowiadam, moi drodzy, kombajn, można powiedzieć, mojej częściowej produkcji, konstrukcji, to co zakupiłem, to już mało co zostało. Zrobiłem jakieś nowe udogodnienia, zrobiłem napęd na przednie koło. Zobaczcie, olej poszedł bokiem, moi drodzy, olej poszedł bokiem. Jest jakaś nieszczelność koło koła zamachowego, nie zamachowego, tylko koła pasowego. To trzeba było po prostu, no coś tu zrobić, wymienić. Zrobiłem remont pompy, wtryskiwacze. Końcówek wtryskiwaczy, ale moi drodzy, coś nie chodzi, nie, coś nie jest tak, coś nie jest tak, silnik trochę zawiódł, ale to jest kwestia zakupienia drugiego silnika, może mniejszego, bo taki silnik nie jest potrzebny, no i zrobienie jeszcze tutaj napędu na poszczególne koła, ale z silników olejowych, a nie rwiemy, bo u nas ostatnio naprawdę są takie lata, że te krzaki są pokrzywione. My mamy proste krzaki jeszcze do zrywania dolnych liści, którą maszyną, które zrywamy tą maszyną. W następnych etapach wjazdu mamy pokrzywiony tytoń. To już jest, ja wiem, od 5 albo 6 lat. Tak. Z roku na rok. Mamy pokrzywiony tytoń. Nie damy już rady wjechać kombajnem. Nie wiem, może te lata się zmienią, może... Ale naprawdę tu pracowaliśmy chyba 2 czy 3 lata. Czy sezony to... Dwa sezony, ale dwa tylko sezony. Troszeczkę. No. I też nam pokręciło. Nie wjeżdżamy. U nas jakoś mocno wieje. Nie wiem. Następny. Czy za rok? Raczej nie. Raczej nie. Raczej nie. Tu ja bym chciał... Jakie plany? Ten silnik... Wyciągam, to jest duży silnik, 1.6 diesel, to jest z Volkswagena, chcę przerobić, żeby ten silnik napędzał agregat prądotwórczy, to jest mój zamysł. Jak go to spróbuję, coś, może ktoś mi tu wymieni ten uszczelniacz, ten silnik będzie napędzał agregat prądotwórczy, bo szkoda mi po prostu stawiać ciągnika przy agregacie prądotwórczy, a podejrzewam, że ten agregat prądotwórczy będzie potrzebny. Tempo. Dariusz, 8857, co z Łecką? Czemu jej nie skończysz? Czemu druga spoczywa na twoim prywatnym złomie? Może warto sprzedać? Kiedy wielkie porządki wokół gospodarstwa? No, o, wielkie, czy u nas taki bałagan jest? No, może nie jest taki gwost. Nie jest aż taki, ta ziemia będzie do wywiezienia. No. Także może nie ma takiego porządku, nie ma takiego bałaganu już na gospodarstwie, bo troszeczkę, może zrobimy jakiś film taki podsumowujący, jak u nas jest, z lotu ptaka. Druga WS-ka już jest w garażu. Ja tam rozebrałem dwa silniki. Dwa silniki są wyciągnięte i dwie WS-ki. Nie wiem, z tą WS-ką, tam ktoś na internecie robi, znaczy nie, na internecie, na YouTubie ktoś robi silniki. Jakiś spinner, czy ktoś taki, ktoś jest, jakiś kanał taki jest. Ja nie wiem, może my się dogadamy, ja mu ten wyślę silnik, on mi zrobi. Albo do silnika głowy nie masz. Ja nie mam czasu. Okej. Okay. Taka WS-ka by się przydała. No, przydałaby się. Jakie tam były jeszcze pytania? Z jednej WS-ka, jeszcze nadmienię, mam taki plan. Z jednej WS-ki zrobię takiego WS-kę oryginalną, a z drugiej zrobię takiego diabła. Druga już nie spoczywa na prywatnym złomie. Nie, już jest. To już od dłuższego czasu. Była stała rama tam na tym, ja już zaciągnąłem ją tam. Po... Nie wierzę ci, pokażemy. Pokażemy. Pokażcie na odcinku, ile motogodzin mają ciągniki. Szymi, 1, 2, 8, 6. Najstarszy ciągnik ma 6137 motogodzin. 87 rok. W gospodarce Rolle Sanatorium. To jest drugi. Tak, zajdź drugi, a ja ten włączę, bo ten ma elektroniczny. Ile Ursus ma? 852. Tak jest. 2019. No i John, tam jest manualny, zobacz. 1359. 1360 praktycznie. Rocznik chyba 2012. On jest wyprodukowany w 11, ja go zakupiłem w 12. Czyli on ma 11 lat, czyli w sumie wychodzi, że John Deere najmniej motogodzin robisz rocznie. Ja tak nie liczę. No z wyliczeń, jak wychodzi z wyliczeń, to chyba tak. No tak, wszyscy mówią, że Ursusa tak mało. Znaczy to tak po troszku się robi, każdym się robi to, co trzeba. Nie ma takiego czegoś, że tam robi jednym lub robi drugim. Każdy ciągnik ma swoje zadanie w gospodarstwie. Marcin Pilewski. Pan Kocuro ma tylko syna redaktora, czy więcej? No jest jeszcze jeden syn, Artur. Ma 15 lat. Hergucio. Był widoczny podczas zbierania ziemniaków. Tak, był widoczny, tak. Jedynie udzielał się podczas zbierania ziemniaków. I w tym odcinku też się prawdopodobnie udzieli. Tak? Co dużo osób zarzuciło mi, że go zmuszam do występowania w filmach. No nie co wiem, jest nieprawdą. Nie wiem, czy masz zgodę? Mam zgodę. Jego pisaną? Ja z nim rozmawiałem. Dobra, no. Dużo osób stwierdziło, że on się zasłaniał przed kamerą.
na tym filmie. A prawda była taka, że strasznie wiało i... To musiałby sam powiedzieć, wtedy my widzowie uwierzyli. Ja zaraz do niego pójdę. No to dobra, pójdziesz. O to chodzi? Artur, dostałem liczne komentarze, że cię zmuszam do występowania w filmie. Przykładowo był to film... Z ziemniakami? Podczas zbioru ziemniaków. Czy ja cię zmuszam, żebyś występował? No. I dlaczego się zakrywałeś z lewej strony? Zakrywałem się z lewej strony ze względu na to, że podczas zbierania ziemniaków z mojej lewej strony ziemia... szła ziemia na mnie. No i po prostu musiałem się zasłonić. Nie ściełem żadnej ziemi na moją twarz. Przecież to jest oczywiste. A to... Czyli się nie zasłaniałeś z powodu tego, że ja nagrywałem film. Wtedy, w sobotę, nie wyspałem się ze względu na to, że mój harmonogram snu jest bardzo gówniany. Śpię od 2 w nocy do, kurde, do 6:40 zazwyczaj od poniedziałku do piątku i tak niestety mam. Czyli byłeś niewyspany tego dnia, byłeś w słabej kondycji też do pracy. Tak, jeszcze byłem głodny, ponieważ niestety... No kurde, śniadania nie zjadłem, Jezu, kurde, ja gram, wstałem o 10:00, gram, a tu ziemniaki, no dobra, zrobię to. Czyli podsumowując, nie zmuszam cię do występowania. Nie zmuszasz mnie, dajesz mi nawet pieniądze za to i to jest bardzo fajne, bo mogę wydać to na jedzenie i być bardziej gruby, to jest zajebiste. Czy po zbiorach ziemniaków pobiegłeś gotować wodę na ziemniaki? Nie, ja biegłem po to, żeby się wykąpać i żeby grać. Jezu, no dobrze, w porządku, Artur. Dziękuję. Kiedy jakiś materiał jeszcze nagrywamy wspólnie? Nie, zależy, bo w sumie to już zależy od ciebie w ogóle. Bo aktualnie jedyne, co ja teraz robię, to gram, idę do szkoły, śpię, jem, jeszcze raz jem i utrzymuję kalorie. W czasie wakacji, jakie masz funkcje? W czasie wakacji to ja... Jesteś głównym palaczem. Pilnuję suszarnię. No palaczem to ja jestem. No ale... palaczem w suszarniach chodzi. No. Bo to dużo osób zarzuciło, że nic nie robisz, a znaczy, to nie jest prawdą. No w wakacje to ja... Czasami występuję w polu, plewie. Czyli w czasie wakacji jesteś głównym palaczem. Dbasz o nasze trawniki. Jeszcze nakładam drewno. I zajmujesz się drewnem. Rozładowuję tytoń, więc trochę dużo robię. Pracujesz przy rozładunku tytoniu również. Tak. Pamiętasz, Jarek, pamiętasz, kiedy my robiliśmy to kurde na północy chyba? Pamiętam, robiliśmy we dwójkę, no. No. Wtedy był strasznie suchy. No bo ciężko było. No. Pamiętam. Robiliśmy do... Późnych godzin, tak jest. Dobra, wszystko wydosiłeś z siebie. Wystąpiłeś w filmie, naszym Q&A. Czy masz coś przeciwko, że ja jestem za kamerą? Nie, ale okay. Wyglądasz jak dziad z tą brodą, muszę powiedzieć. Czyli co, masz jeszcze jednego syna? Tak. Pan redaktor jest twoim synem. Pierwszym. Najlepszym. Można kupić u was cygaro? Nie, nie sprzedajemy tytoniu. Jakby wam powiedzieć, no nie ma co pisać, bo my nie sprzedajemy. No ludzie tego nie wiedzą. No nie wiedzą. To nie są jabłka czy jakieś inne warzywa. Tytoń jest produktem akcyzowym. Jest zakaz sprzedaży tytoniu po prostu. I nie sprzedajemy nikomu. Mary 2144. Pytanie, jak pan kot wygląda z włosami? Czy jest foto jakieś? Macie, jak znaleźć zdjęcie, to zamieść. W mieście, kurwa. Zamieść. Zamieść. Są takie zdjęcia? Ja całe życie byłem łysy. Nie, no gdzieś kiedyś miałem włosy. No nie powiem. Dobrze, zamieszczę. Przemo 995. Czy pan kot to jest jakiś zaginiony brat Łukaszenki, bo podobnie jesteście do siebie? To mój stryj. Och Jezu. Żart! Ale faktycznie, tych komentarzy takich, szczególnie jak łupiłeś te drewno w tym dresiku. No i nie chciałeś, żeby Morawiecki zmarł. No, nie no. Ja tak włosów nie naciągam. Waldemar Hamera. Chłopaki, a może jakaś innowacja tego fajnego kombajnu? Bardzo fajne byłyby odcinki. Taka seria w nowym warsztacie. Kombajn do ziemniaków. Do ziemniaków, tak. Pasowałoby coś co zrobić, bo z tymi workami to jest takie troszeczkę nie halo. Ja mówię, to zawsze z tym czasem jest taki problem. Ale to jest, jak mówię, do spełnienia. Jest teraz taki troszkę większy warsztat. Są narzędzia, są pomysły, także będzie można coś robić, naprawdę. Ja mówię, ten wywrot, ten kosz bym chciał zrobić, żeby nie dźwigać tych worków. Chociaż tu część osób proponowało skrzynię. A nie chciałbyś spróbować skrzypywać worki, kłaść worki na przyczepę i z przyczepy do tego sypu? Ale ja już mówiłem, to jest, wiecie, moi drodzy... Ale ja tak sobie pomyślałem chwilkę, że tymi gabrami jak tak naparzałem, to te worki tak porzucać, to też nie byłoby tak źle. Wrzucałeś kiedyś worki, panie redaktorze? No chciałbym spróbować. No to lepiej nie próbuj, bo wiesz, ja się narobiłem w młodym wieku właśnie takimi workami, tylko myśmy worki wozili zbożowe, bo u nas kiedyś nie było przyczep,
woziliśmy, po prostu ludzie wysypywali na plandekę, na ziemię, później myśmy to w worki ładowali i workami przywoziliśmy do domu, bo nie było nawet, o wiecie, taki wozik był. Na woziku się woziło. W woziku, tak, pełny worków. Mhm. Powiem tak, nadźwigałem się tego i to teraz konsekwencje boli mnie. No, nie powiem, odczuwam kręgosłup. Mhm. Nie mogę tak zbytnio takich wielkich ciężarów dźwigać, także ja z workami miałem do czynienia, także nie życzyłbym nikomu przesypywania worków kartofli do sypu. Lepiej wziąć gablami, mniej, częściej, ale nie nadwyrężać kręgosłupa. Bo niektórzy mówili skrzynią paletę tutaj, no też, ale tu też nie ma tak miejsca na jakieś takie palety. Trzeba wyciągnąć troszeczkę, to wydłużyć. Tu jest rura, ale na kosz. Byłoby miejsce skrócić tutaj to, zrobić to jakieś, tu jest jeszcze miejsce na ten syp, te chwasty by się... Troszkę mniej, taśma by była troszkę krótsza. Jest do zrobienia, naprawdę jest do zrobienia, bo maszyna jest fajna. Czyli nie sam remont, tylko przeróbki. Przeróbka, oczywiście przeróbka. Krzysiek jest fachowcem, wszystko zrobi, tylko jak będzie miał czas, tak? Przejdzie na emeryturę, tak? Ile za 17 lat? Przemysław Bratkowski, 3306. Jakie opony macie na przyczepie? To jest komentarz z odcinka o tej przyczepie, co zrobiłeś. Jeżeli tak ktoś się orientuje, to jest z takiego terenowego samochodu Suzuki Vitara chyba. Tak mi się zdaje. Terenowego. O, tam może tam zobacz, bo te koła są odwrócone. Aha. O, masz Vitara nawet, pisze chyba, to nie. Co to za opony są? D przez A. To jakaś chyba norma wytrzymałościowa. Tak, to jest samochodu terenowego. No dobrze. Suzuki Vitara? Tak mi się zdaje. To jak jesteśmy przy tej przyczepie, to pokażmy tą balonówkę jeszcze. 400x600, 15,5. No, 400x600, o dużym balonie. Bardzo fajna, wytrzymała na siłowniku 12-tonowym. Będziemy wozić ziemię, bo ta kupa jest do wywiezienia tam, gdzie jest. Gdzie? A, no, nie po drugiej stronie działki tam mamy taki duch. Bałagan tu troszkę jest, ale tu się uporządkuje. Do zimy, bo to część sprzętów też tutaj pójdzie. Panie redaktorze, kup tacie przyłbicę do spawania, bo ta maska wołała pomstę do nieba. Mam przyłbicę. Samościemniającą. Samościemniającą, tylko po prostu to, co ja spawam, wiecie, no to się nie będzie... Nie będę się bawił przyłbicą, bo ja czasami trzeba coś zobaczyć, co się spawa, ale mam przyłbicę. Fajna maska, no. Fajna. Maskę masz, ale rękawiczek już nie. Jak zawsze, kurczę, u mnie, no ale maska jest dobra. Tak, nie ma to jak ręką zasłonić. No właśnie, nie ma to jak, tak wiecie, jak w Indiach, między palcami. Gdzie pan redaktor kupił mi właśnie przyłbicę już, ale z półtora roku. Temu chyba. Podspawać czy coś, to przyłbicę zakładać. Dajcie spokój, moi drodzy. To co tak zrobić, o. Marcin Pilewski, Awe. Jaka jest historia T25 Władimirca? Skąd on jest i czy jest od nowości w gospodarstwie? Tak, on jest od nowości. Rok produkcji 80, w 87 roku na jesień ojciec go kupił. No i został używany, cały czas jest używany tutaj w gospodarstwie. Przez ojca, później przeze mnie. Bo tam chyba w którym to roku ja przyjąłem gospodarstwo? W 2002 przyjąłem gospodarstwo. Pierwszym, drugim jakoś tak chyba. 2002? Tak, zostało przeze mnie przepisane. Cały czas się sprawuje, powiem, że na początku to był przecież do 2011 roku. To był ciągnik, jedyny ciągnik w gospodarstwie, który musiał uprawiać wtedy. No, nie było tyle jeszcze wtedy tego pola, chociaż teraz też nie ma pola, ale miał robotę. Już pod koniec naprawdę miał robotę, później go odciążył Jelonek 5065E. Ale jeszcze, zobaczcie, o, na chodzie. Jeszcze na emeryturę nie przeszedł. Jeszcze odwala najbrudniejszą robotę. Nie szybko nie przejdzie, coś czuję. No nie, on jest fajny. Powiem, nie ma co narzekać. No i lepszy od 30. Kij to w mrowisku lubisz ruszać. Lubię. W poprzednim odcinku wsadził, teraz nim rusza. Ciekawi mnie historia tego pentagramu na drzwiach. Może zdradzicie coś na ten temat? Czy to jest jakiś symbol ochronny? By złe duchy nie mieszały we wpadkowym oleju. No to dobrze. Władkowym oleju, wpadkowym. Wpadkowym to, jest napisane. Powiem tak, to pan... Skąd pentagram na ścianie? Chodź, przejdziemy do niego. Pan redaktor się wypowie. Chodź, przejdźmy do niego. O, tak. No proszę się, panie redaktorze, wypowiedzieć, bo to jest twoje dzieło. To chodzi o ten pentagram pewnie. No został namalowany przeze mnie 10 lat temu, 5 lat temu, coś takiego. No, jako symbol szczęścia. Chyba nie myślał, co rysuje. No, czemu? Nie. Bardzo dobrze się powodzi, odkąd jest namalowany. Patrz, aż dwa cienniki się kupiło dzięki niemu. Czyli chyba w dolarze? Nie, w dolarze, na dolarze tego nie ma. Okołoposzczności jest. Okołoposzczności, tak. Tak. Mechanizm z piekła rodem. Najważniejsze pytanie, co z tą włoską? Chodź, przejdziemy do niego. Oj, ty kurde, tym swoim stykaniem za spadce połamy się, będziesz kurde w gipsie chodził. Ciemno jak w dupie, masz lampkę? Dobra, to jest taki bałagan ogólnie. Jest tu dwie WS-ki, jak ktoś chce zobaczyć konkretnie, bez silniku, powyciągałem silniki. No, jest jak jest,
Tutaj mam dwa silniki, o tutaj. No, tutaj jest jeden silnik, tam jest drugi silnik. Mam dwa silniki i tak zastanawiam się, jak to wszystko sknocić. Marcel 2447 Q&A. Kocie, ile masz wiaderek na gospodarce? A wiecie, jak po śląsku się mówi wiadro? Kibel. Ile jest wiaderek? No nie wiem, trochę jest. O, pokaż najnowsze. Jest takie. Takie duże jest, no. No to jest ładne wiaderko. To jest na kaw... O, tam wiecie, no. No dużo tych wiader jest, no nie wiem. Krzynowik MF ma więcej tych wiaderek tam. Tak porozstawia sobie tam i poi te swoje zwierzątka. Ja tyle nie mam. Oglądasz Krzynowika? No czasami. Fajne, fajne ma taką... Tak fajnie mówi, tak, tak po regionalemu. No podoba mi się. A skąd to jest? Gdzieś koło chyba, no tak mi się zdaje, że ze Śląska, gdzieś tam koło Śląska. Znaczy na wiadro mówi kibel. Nie. Bo ja mam rodzinę na Śląsku, także oni na wiadro mówią kibel. No dobrze, dobrze. Ale to nie sordowici Ślązacy, nie sordowici są stąd. O, Gucio przyszedł. Mateusz, TP3HT. No to pytanie, kiedy będzie test nowej wędzarni? No, na święto Bożego Narodzenia. A czy przed świętami Bożego Narodzenia? Nie pójdziemy tam? No idziemy, idziemy. Ale to fajnie będzie wyglądać. No, no, no. Widzisz, ojciec nie spałem 2 godziny. Ja widzę. Co chcę zrobić w tej wędzarni? Drzwiczki. Tu chcę ładne takie drzwiczki zrobić w takim starym stylu. Tutaj obróbkę chcę zrobić. No i tutaj taki kapelusz. Nie otwórz ten kapelusz. Co? Wiem, osy są. Co? Wiem. Są. Tu jest bania. No, niech se siedzą. Będziemy wędzić w tym roku? Oczywiście. Na święta? Święta Bożego Narodzenia. Przed świętami. Wędliny będą załatwione. Jak co roku tego naszego znajomego wędliniarza. Najlepsze wędliny w powiecie. No ale on ma też takie wędzone, nie? Że my surowe chcemy na oglądanie. No tak, tak, tak. My chcemy to po prostu wędzić po swojemu, no. Tak. Chcemy, żeby troszkę zaczęli ludzie pisać za mało wędzone, za krótko gotowane, za długo parzone, no. To jest fajne, no. Czy tam wszyscy, każdy inaczej. Każdy inaczej, wiecie, no kile. Co osoba, to fachowiec. Mam pytanie. Dobrze, jesteśmy tutaj przy fotowoltaice. DJ Jakub 558. Jak pan ocenia fotowoltaikę i co może o niej więcej powiedzieć? Mam mało stolarni, zastanawiam się nad fotowoltaiką. Zużywam około 400-500 kW w miesiącu. Czyli rocznie po około 5-6 tysięcy rocznie, jak pracuje gość cały rok. Tak, ja polecam. Takiemu właśnie polecam założenie fotowoltaiki, z tego względu, że widzę, że on pracuje tak samo, jak my pracujemy w dzień. Podejrzewam, że jego praca od 7 do 15 lub dłużej, zawsze to można sobie tak ustalić. Po prostu pracując na maszynach, bo w Soranii zawsze się pracuje na maszynach. Część się klei, część tam coś się wycina, ale takie większe roboty bym proponował wtedy robić w dzień, czyli na takich maszynach, a później jak już słońce zajdzie, to można coś innego robić, no kleić czy coś tam. Pod koniec roku, czy to już po nowym roku, przyjdzie nam rachunek i wtedy wszystko się okaże. Za pół roku była rewelacja. No dobrze. Tak. No, mieliśmy trochę tam zgromadzonych środków. Na pewno i nagromadziliśmy trochę. No nowe zasady nie są tak korzystne. Tak, ale nam się jeszcze opłacają, bo my po prostu największe zużycie mamy w okresie letnim. Czyli najbardziej nasłonecznionym. Tak, lipiec, sierpień, tak. Wrzesień. Te miesiące faktycznie tu mieliśmy lipiec, sierpień, ponad 1500 produkcji każdego miesiąca. Tak, i mamy zużycie w granicach właśnie w tych miesiącach, w granicach 6. Ile zużyliśmy? Ponad 6000. 6600 no. Na suszarnię, prawda? Marcin B, 4683. Witam, co daje stawianie tyleżówki na oponach? Czego oni tak wszyscy te numery tak podają? Co to jest? Wiesz co, symbolika? Nie do końca. Bo był taki czas, że można było zmienić nazwę na YouTubie i kto nie zmienił, to dostał 4 cyfry. Bądź więcej, bądź mniej. Aha, czyli przydzielono mu takie numer. Tak, dostał, bo mógł sam ustawić sobie nazwę. My dostaliśmy przez kocisko 7.5, co daje stawianie talerzówki na oponach. Talerzówka postawiona właśnie tak troszkę wyżej. No wiadomo, talerze są ostre, wchodzą w ziemię. Tu nam ziemię czasami zamula, chociaż już nie ma takich deszczy, ale na wiosnę nam zamuliło i tak do połowy jakieś 10 cm nam zardzewiało tak, że jak na przykład pojechałem robić, to za każdym razem, co jakiś czas musiałem tutaj zrzucać, bo do zardzewiałego ta ziemia się przykleja. I to było tak hop, 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 tak. Także tutaj jeden z widzów polecił postawić na oponach. Ja to postawiłem na oponach z felgami. Także o, tak, dobre rozwiązanie. Dobre rozwiązanie. To nie muszą być opony. To mogą być, no nie wiem, to mogą być jakiś gryz wysypany. Palety? Gruz czy coś. Na paletach można postawić, tak. No i ten pług, kurde, mi też wszedł. No ale pług to się lemiesz się odczyści. No ale będę jeszcze orkę, ja ten na jakiejś desce postawię na czymś. Też tak nie może być, to nie może być, bo to nowy pług.
Jeszcze z czołgu zrobiłem. Uchodzimy już. Tak, tak, wszyscy o tym wiemy. Kurwa, dobra. Słuchajcie, patrzcie, to jeszcze są kurwa niemieckie układnice, jeszcze z czołgu zrobione. Oni nawet nie chcą wiecie rdzewieć, no. Tygrysa dwójki. Dawcio W, pytanie do Q&A. Kiedy jakiś nowy planowany nabytek? Nowych nabytków to nie ma co szaleć, moi drodzy, bo na pewno żadnych ciągników. Chciałbym zakupić chwastownik. Właśnie nie wiem, jakiej szerokości kupić. Czy to kupić do John Deere'a, czy do Ursusa. I tak się zastanawiam. Poglądamy jeszcze. A wiecie, jakie chwastownik? Takie te pazurki, takie te, tak zwane ekologiczne zwalczanie chwastów. Moi drodzy, pomalutko. Ekopielnik? Ekopielnik tak zwany. Nie wiem, jak to się... To się chwastownik nazywa. Aha, no dobrze. A drugim zakupem będzie glebogryzarka. Już takiej nowszego typu, bo ta stara już widzę, nie jest efektywna. Jeździ się, badele wychodzą. Próbujemy właśnie na glebogryzarkę. Jeszcze troszkę posadzimy tego tytoniu, także żeby nam się tutaj ładnie wyrabiało to pole, to jednak zakupimy no coś nowszego. Dwa takie małe zakupy, bo to nie są nie wiadomo jakie zakupy. Irdom 4701. Panie redaktorze, pytanie. O, to do ciebie, no. Siejecie, uprawiacie i jak urośnie, zbieracie tytoń. A jak coś pójdzie nie tak, nie urośnie, co wtedy? Hej, no załóżmy scenariusz, sadzimy, zbija wszystko, jest trąba pierwsza, wylatuje w nasze pole samolot, ryje ora dookoła. Ja tworzę zawsze taki fundusz sobie, tak zwany socjalny mój. Ja nie wydaję pieniędzy wszystkich, czy mam taką rezerwę. Że mogę przeżyć nawet rok czasu bez niczego. Czyli to jest tak zwana poduszka finansowa. Tak, tak zwana poduszka finansowa. No, ale przez ten czas byśmy coś chyba musieli robić, prawda? Co byśmy robili? Remonty? Pojechalibyśmy na Karaiby, no nie wiem. Do Jokera byśmy pojechali. No a ile tam Jokera, ile tej wódki tam napijesz, no? No to... nie. To zawsze można kredyt by było wziąć, ale staramy się po prostu zostawić sobie taką poduszkę finansową, żeby przetrwać nawet jakieś tam gradobicie czy coś tam, żeby się wydarzyło. Bo powiem tak, że na naszych ziemiach tutaj my nie mamy czego sprzedać, no. Tu nie ma tak, to się nie opłaca nic, no. Jakby ponad 60% pola przeznaczamy na uprawę tytoniu, no. W tym roku gryka to się w ogóle nie opłaciła. To też było takie pytanie, jak wyszliśmy na gryce? No w tamtym roku, dwa lata temu wyszliśmy w miarę. I opłacało się i dwa razy przesuszyć, i dwa razy przymynkować, i jeszcze sprzedaliśmy ponad, chyba były 3000 za tonę. No ile tego było, 1,5 tony? No nie było dużo właśnie, nam się dużo nie rodzi, bo to bez nawozów, bez oprysków, no to... No ale wychodziliśmy, no a w tym roku to ja wiem, jak grykę sprzedawali po 1300 zł, to była góra chyba. U nas. Może w innych regionach może była droższa, ale u nas nawet nikt nie chce na o tym gadać. Jak ciekawe, ja się pytam... tam szlakiem rolnika wyszedł na tej gryce, nie oglądałem. On pewno coś wspominał o tym. No to słuchaj, gryka więcej nie wyjdzie jak 2 tony z hektara. Już mnie nikt nie powie. Jak tytoń, niektórzy opowiadają, że mają 4 tony z hektara, no to wiecie, to ja się śmieję. No ja wiem, ile tytoń wychodzi i tak samo mniej więcej wiedzą ludzie, ile gryki wychodzi z hektara. Nie oszukajmy się, na dobrych polach nie będzie gryki, bo wyłoży. No tytoniu ile maksymalnie? Ale tak maksymalnie, tak jak maksymalnie? Dopieścisz, kurczę, tak... 3,5 tony, 3,700, konkretnie 100% nasadzenia, ogłowiony, zalane te no, odrosty. To wtedy można tak o 3700 wydusić. Bo czym, jak urośnie duży, to waga jego jest mniejsza. On musi urosnąć średnio. Średnio wtedy, ja mówię... I słońce jest, musi być. I słońce musi być. Teraz jak jest 3 tony, to jest super. A wiem, że na niektórych ziemiach nawet, nie wiem, czy 2,5 tony wyciągają. Wszystko byś odremontował, jakby tytoń nie było jeden sezon. No to wygląda. Czekam. No też nie miałbym pieniędzy na remonty, nie ma co się oszukiwać. Nic bym nie robił. Trzeba było skromniej. Wódkę za granicę byś nie chciał jechać? A po co? Narobić się. Za granicę, co ty czujesz? Narobić się. Za granicę jedną młodzi, kurde, ja już jestem stary wyjadacz. Bartek 35-24, dlaczego nie tnieci już tytoniu sieczkarnią na opał? Sieczkarnia jak sieczkarnia, tutaj jest prawda, tu trzeba łożysko wymienić tutaj i łańcuchy powymieniać, bo one są tutaj już rozciągnięte. Jeden, drugi, ten chyba jeszcze może być, no. Czego nie tniemy, moi drodzy, bo koszt cięcia... Czekaj, muszę się ustawić. Bo koszt cięcia na opał i rozdrobnienia tego przekracza koszt opału, który można kupić. No, przestało nam się opłacać to. Przestało się opłacać. Nigdy się nie opłacało. Nigdy się nie opłacało, bo tak. To eksperyment był. To był taki eksperyment. Rozdrabniać i suszyć, później to rozdrobnione, to też jest duży koszt. Nie dość, że trzeba było gdzieś to rozprowadzić, na jakichś plandekach suszyć. Zostawiliśmy na polu łodygi suche, ścieliśmy ręcznie, ścinać tym, to nie sądzę, żeby też się udało takie suche badyle ściąć. Ścinaliśmy rozdrabniaczem do gałęzi, to nam się trochę myliło, nie ma jak to podać nawet do podajnika. Rybakiem tarczowym. Tak, rybakiem tarczowym. Ścinaliśmy rozdrabniaczem do gałęzi, no. To też nie było tego efektu, żeby można było wrzucić do kotła z podajnikiem. Masa wyszła, że z hektara wyszło 3 tony. Tego wszystkiego, no. Tylko ja mówię, to wszystko zebranie, doprowadzenie do takiego rozdrobnienia, więcej kosztuje,
Nie dość, że to jest czasochłonne i pracochłonne. Ale jeśli ktoś by chciał wyprodukować coś z ziemi, to co jest dobrze posiać i zebrać? Owiec. No właśnie. Owiec jest najlepszym, bym powiedział, odnawialnym źródłem energii, chociaż nie jest taki, nie wiem, nie jest promowany. Owiec jest lepszy, szybciej się go osiąga, rośnie jednorocznie, dużo jest jego, no i wartość opołową ma zbliżoną chyba do tych badyli. Dużo popiołu jest. No i dużo popiołu się z owsa. I jakiś taki podanik trzeba było zrobić ze strażakiem. Ale wiesz co, popiół jest faktycznie, na ten popiół z owsa można normalnie sobie, nie wiem, na pole wyrzucać. Tak, można. Jako nawóz, no, tak. Ja mówię, to jest takie, to też jest wykorzystanie. No i ja właśnie dziwię się, że na przykład w tym kierunku nikt nie idzie, w kierunku owsa, w kierunku wyprodukowania jakiegoś pieca, naprawdę takiego typowego na owiec. Ludzie nie chcą palić owsem, tak samo jak kiedyś ludzie nie chcieli w żniwa ścinać pszenicy kosą. No tak. Tylko sierpem tak, no. Się robiło. No oglądałem taki film. Oglądałeś ten Konopielka. No. Że no. Się zawsze sierpem robiło. Tak, sierpem. Bo kosa to jest symbol śmierci. Śmierci, no. Także to nam się nie opłaca produkować. Ale taki opału. Projekt, taki no, ale projekt fajny zrobiliśmy, zrobiliśmy, no. Wykonaliśmy tylko to wszystko. Tak chyba nie było takiego filmu. Nie było po taki podsumowujący, że się nie opłacało. No, myśmy było, tam było. Powiedzieli, że tak. Ile wychodzi z hektara. No ale ja mówię, to wszystko tak ściąć i tego to się... Czasochłonne, pracochłonne i to tak z ekonomiki to jest, wiecie, zero. Lepiej owiec posiać i tak, zebrać. Lepszy jest owiec, tak, lepszy jest owiec. Arek Wysocki, od kiedy w sprzedaży będzie miód tytoniowy? Miodu tytoniowego nigdy nie będzie, chociaż... Ja sprawdzałem ten temat. Ja wiem, że na przykład, no naprawdę tych pszczół w kwiatach tytoniu jest mnóstwo. A tam ja jest nie wiem, czy... Na pewno tam nie ma co zapylać, bo on nasion nie daje. To teraz możecie sami sobie odpowiedzieć, że tam jest pyłek. Czy ta pszczoła tylko wlatuje, bo ten kieliszek jest taki ładny? Zachęcający. Kwiatowy, zachęcający, tak, nie wiem. Ale jak... Nie jestem ekspertem pszczół. Sarosa czasami tutaj na twarz po tego padła, czy tam człowiek się ten... Taka jakoś, słodycz była. To taka słodycz była. Tam może coś w tym jest, że może to taka jest domieszka. Ale ja czytałem o miodzie z kwiatu tytoniu, on ponoć wychodzi gorzki. I ten miód stosuje się jako wielokwiatowy. Nie ma takiego czystego miodu tytoniowego, tylko jako wielokwiatowy podchodzi. No bo to już pszczelarze by musieli wiedzieć, bo oni znają na przykład różnicę między tam miodem rzepakowym, nierzepakowym, leśnym, jakimś tam lipowym. Ja się nie znam, ja nigdy pszczół nie trzymałem. Agromati, witam. Można by było pokazać w następnym filmie, jak wygląda ten zaczep dolny we Władku waszym. Bo widzę, że to ten nowego typu. To jak tutaj widać w oryginale był taki hak. Ten hak był podczepiony. Tutaj w tym miejscu na tych śrubach, tu i tu, taki haczysko, takie, to nie wiem, do czego ten hak był, chyba jaja można było sobie powiesić tylko. I to dokupiliśmy górny zaczep, on jest w sprzedaży do tej pory. Górny zaczep do T25 i dolny zaczep do T25. I tutaj chodzi jeszcze taka listwa, ona jest podczepiona, tutaj jest takie trzy śruby, tych śrub, znaczy otwory. Mhm. I można było się w tej pozycji, on dotąd to gdzieś wystaje, tak o. No. I ta część jest właśnie przy beczce. No, właśnie ta część, ona przechodzi przez całą beczkę. Ja mógłbym to jej odczepić, bo ona tutaj wchodzi w ten, tu na takiej śrubie tutaj jest, można było wybić. I wybić cały zaczep i zaczepić do T25. I tam jest na dwóch takich, to nie są śruby, tylko takie bolce. Na dwóch hartowanych bolcach. Kamil WZG. Panie kocie, koniecznie filmik o tych światłach trzeba zrobić, poprawić tego Władka. No oczywiście, trzeba zrobić. Ja mówię, będziemy dużo filmów nagrywać, bo już tak już później w zimie, już tak już po nowym roku bym powiedział, już tyle nie mam przy tytoniu pracy, bo już tak już większość sprzedam, to wtedy coś będziemy robić. Mówię, będzie garaż, będzie dobrze oświetlony, zrobimy światła, porobimy różne takie, może wtedy zrobię te błotniki na Ursusie, bo mam plastikowe błotniki, tylko trzeba, coś się będzie robić. Jest pytanie o tą bronę też. Tak? O. Tak. Ursus Rubelski, mam pytanie, kota, brony, piątki to są ciężkie brony, jakie firmy i czy polecasz te brony? Brona jak brona, moi drodzy. Brona ciężka, czy nie ciężka? Tak, to jest brona ciężka, firma. Wiem, czy zdradzać tę firmę? Kresny staw? No, od Roltex. Roltex. Mhm. 2013 rok, rok po zakupie John Deere. Tak. No i właśnie taki, może nawet takiej szerokości bym chciał ten chwastownik kupić. 550 wagi ma zgadza ta brona. Zgadza się. No, 550. Ja to używam do wzruszania ziemi, na przykład już na wiosnę. Do wyrównywania, no, po orce.
No, brony mają wilgoć zachować. No tak, to nie zruszają tak ziemi aż dogłębnie, ale no fajne są, nie powiem. Mateusz Wieczorek. Długo pan pracował w Niemczech? Ja osobiście już trzeci rok jestem. Ja w Niemczech, no krótko pracowałem, ja tam byłem w sumie na praktykach takich. Ja byłem chyba trzy razy po dwa miesiące, ja długo nie byłem, ja wyniosłem dużo. Co mi się w Niemczech najbardziej podobało, ta systematyka. Typowo 8 godzin, 10 godzin pracy, 8 nawet, 8, bo nawet tyle nie pracuję, 8 godzin pracy konkretnie, od tej do tej godziny. I to naprawdę u nas dało rezultat. Wziąć kilka osób i tak konkretnie przepracować, to naprawdę dużo roboty się zrobi. Ja to wyniosłem. Ja długo nie byłem, byłem trzy razy po dwa miesiące. Ja pojechałem jeszcze przed bo tam niektórzy mówili, że ja tam nigdy nie, ja tylko jeżdżę do proboszcza. Tam ktoś w komentarzu napisał, ale ja byłem w Niemczech jeszcze jak nie było Schengen. Ja przekraczałem granicę na wizę, później przekraczałem granicę już bez wizy, bez kontroli. Wiem, jak to się odbywa. Jak niektórzy niech nie mówią, że to Schengen jest takie cudowne. A, niedługo Halloween, patrzcie, kurde! A Dynia już jak, kurde, zaraz się uśmiecha z tej strony. Dynia się już przebrała. Lubaczow. Firmy poradnikowe mają najwięcej świetleń. Planujecie kolejne. Nie mini poradniki typu wymiana olejów czynników, ale raczej typu budowa wędzarni, budowa traku do drewna i tak dalej. Pozdrawiam. No, budowa wędzarni to już to oglądaliście. No jeszcze zostaje właśnie budowa traku, bo to jest dalej w planach. Jeszcze w tym roku planuję właśnie zakupić stal na to. Mhm. Jest, patrzyłem, oglądałem już tę stal. Czyli trak będzie? Będzie, może nie będzie w tym roku, ale będzie. Czyli pomysł będzie. Nie umarł. Pomysł nie umarł, tak, nie umarł. Łańcuch do cięcia zdłużnego też trzeba będzie zobaczyć, jakąś prowadnicę większą. Ja nie wiem, mi się dobrze tnie takim zwykłym łańcuchem. Prowadnicę zakupimy taką chyba największą, nie wiem, ona ma chyba 120 cm prowadnica. Mhm. I będzie napędzane silnikiem elektrycznym. Tutaj blisko fotowoltaiki jest gniazdo, także wszystko... Dawnej pilarki, nie? Bez pilarki. Nie. Ja chcę elektrycznie. A to już nie będzie taki przenośny? Nie, to będzie stacjonarny. A, no ja myślałem o takim traku przenośnym. Nie. Z pilarką. Nie. To co mam, to swoje... Nie chciałbyś spróbować, bo Stihl bardzo chce się zaangażować. No właśnie, no to Stihl niech się zaangażuje w prowadnicę i łańcuch. No mało trochę. No, trudno no. Czyli firmy poradnikowe będą? No będą, czyli to jakie to ja poradnikowe, no tak, kurde. Wędzarnia, która nie wędzi. Tak, jak kurde w filmie są sąsiadów. No podobnie. No. Mój sąd zadał pytanie. Żadnego badziewia z bometu. Lepiej kupić japońską glebogryzarkę. Pięknie gryzą i mieszają glebę. I w dodatku bardzo głęboko można ją zapuścić. Polecam z czystym sumieniem. Ale jakie marki? Glebogryzarki japońskie. Japońskie, ja nie wiem. Japońska nie... glebogryzarka. Nie wiem, jak ona wygląda. Ja też nie wiem, jak ona wygląda. Czeka. No trudno naprawdę powiedzieć. Trudno się wypowiedzieć, to trzeba było sprawdzić. Coś takiego? Takie coś? Janmar? 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 Nie. No, Janmar. To chyba to. No to podobne. Glebogryzarka japońska, no. Jak ona te zęby wygląda? No takie ma dosyć długie. No, też. Takie banany. No takie banany. Tu widzę też ma napęd chyba górny. Jakiś tutaj na boka. O, tutaj widać napęd łańcuchowy. Jak się nie mylę, tutaj jest łańcuch. Chyba 3/4. No zobaczymy, no porównamy cenę. Można patrzeć. Nie wiem, czy są nowe takie. 160 chyba ona ma 160. No, ale pod Władimirca to by był. Tak, pod Władimirca, czy pod Ursusa to... A nie, no Ursusem w Badyle wjeżdżać. To nie humanitarnie. To się nie godzi. Wspomniałeś w odcinku, że był siewnik konny. Czy w związku z tym możesz powiedzieć, kiedy mieliście w gospodarstwie ostatniego konia? Co nim robiliście? Jakie prace? Jak się nazywał? Może jakieś dziwne cechy? Czy umiesz jeździć na koniu, a może na byku, jak jeden początkujący youtuber Romek? To, koń. Kiedy był koń? Dawno. Dawno koń był, ale... No nie tak dawno, 87 rok, jeszcze był koń. Był ciągnik i był koń. Pamiętam, był taki kary koń. Wiecie, kurczę, no i dalej te zabobony wchodzą. Nie wjeżdżało się ciągnikiem w ziemniaki. Sadziło się ziemniaki też koniem. Czyli też i ciągnikiem. Ale nie uprawiało się. Bo nie urosną? Bo nie urosną. Nie wiem czego. Wiem, że ojciec jeszcze przytrzymał konia 2 lata. Później on się w oborze zauchwacił. Nie wiem, czy ktoś wie. On po prostu tak był. No koń nie powinien stać. On tak trochę przestał przez zimę i on już się nie nadawał do takiego chodu. Po prostu, żeby chodzić. Dupę mu pokręciło. No i sprzedał go. No, czyli on go sprzedał w którym roku? 2 lata, czyli w 89. Sprzedał tego konia.
Czy jak się nazywał? Jak się Kary był, Kary. Był jeszcze, pamiętam, Siwka. O, Siwek to był wariat, ja pierdziele. Koń Kary i Siwek. I Siwek, tak, tak. Co nim robiliście, jakie prace? Wszystko robię. Wszystko było robione, bo ciągnik na początku on chyba tylko orał. Później był kultywator kupiony i brony. I to były jedyne trzy sprzęty do T25. Tu nic innego nie było w tych czasach. A koniem się obrabiało, załóżmy, rydliło się ziemniaki. Pamiętam, to ziemniaki już takie wzrastające, to gdzie tam ciągnikiem wjechać? To było, nie wiem, jak namalować pentagram. Tak, jak namalować pentagram, to ludzie tego nie stosowali. Nawet nie było mowy i tak trzymało się konia, żeby ziemniaki obrydlić. Ja nie wiem, ja tam wtedy jaki? No gówniarz byłem wtedy, no. Ale tak to było, no. Nie ma co ukrywać, to był ten ciągnik, to był pierwszy ciągniki na wsi. To było, nie wiem, wtedy było może trzy ciągniki na wiosce wtedy. Jak wtedy ojciec kupił, to wtedy były kupione trzy ciągniki. Trzy ciągniki wtedy w 87 roku na jesieni. To były dwa ciągniki nowe. Była 30 T25 i jeden taki gość używany kupił 28. No. Pieniądze były, tylko nie było sprzętu. Miał jakieś dziwne cechy? Koń? Nie, dziadek. Nie miał ci koń, no. Ja się bałem zawsze koni. A czy on był duży, dość taki potężny był jak Gucio. A ty, no nie, no tak wiecie, no tak, ten Gucio, on jest młody kot, ale on już jest duży. A ten Gucio brat. on będzie taki duży jak ten Rudy. Bo są koty takie troszkę słabe, takie wychudzone, ale nasz on wypaszczony jest. Nie miał żadnych cech, był normalnym koniem. Miałeś jeździć na koniu? Nie, nigdy nie, nie, nie jeździłem, nie, nie bałem się, żeby tam... A na byku? Wiesz, czyli 89. Tak, ostatni koń. No. Okay. Nic, za wiele nim nie robiliśmy, nie było wtedy siewnika, a siewnik konny był już przystosowany do ciągnika. A Glebogę Zarka znaczy, kiedy? Czekaj, pomału. Może 3 lata już po ciągniku. Zasz bo taki. kiedyś tytoń się orało, normalnie orało. Znaczy, no, te badyle? Tak, pierwsze się jeździło na takiej desce, żeby go połamać. O kuź. Koń ciągnął drzwi, takie stare jakieś. Łamały się te drzwi. Łamały się te badyle? Tak, przyginało ich się, a później... Ciągnikiem się. Normalnie się orało ciągnikiem te badyle. Uh-huh. To było takie zawsze uciążliwe, bo to niektórzy badyle nawet zbierali. Zbierali i wyrzucali z pola. Tak jak niektórzy teraz kamienie zbierają. Ja się dziwiłem, że kamienie, ale to nie ma co się dziwić. Kamienie wyłażą. A u nas badyle zbierali. Dariusz, pytanie do Q&A. Z jakimi firmami współpracujecie? Steel, Grafi. Czego mówicie, że odcinek z pilarki Grafi nie jest sponsorowany, skoro na miniaturce jest? Jedyną chyba firmą, którą współpracujemy, co mamy jakieś współpracę, to jest Steel. Firmy, gdzie jest współpraca, są oznaczone. Tak. Z Grafi nie współpracujemy. Pilarka była kupiona. Dlaczego jest na miniaturce? Żeby przyciągnąć uwagę. Żeby miała trochę wyświetleń. Władimir też jest na miniaturce. Ursus też jest na miniaturce. Tak, ale nie jest żadne. Kocisko też jest na miniaturce. Marek, Inż. Chciałem zapytać, jak wygląda współpraca z firmami. Jeśli macie umowy o niejawności, myślę, że opowiedzenie o tym zrobiłoby hit i burzę na YouTubie, bo youtuberzy rolniczy nie chcą o tym mówić. Uważam, że taka współpraca jest jak najbardziej okej, przynajmniej taka, jaką panowie macie, czyli pokazujecie nienachalnie Steela. Mogę powiedzieć, jak wygląda u nas. Po prostu firmy zaopatrują nasze gospodarstwo swoje sprzęty. Pokazują swoje rozwiązania technologiczne i tyle, no tak to wygląda. Ja na przykład nie widziałem, że Steel ma, szczerze mówiąc, dmuchawę i ten odkurzacz. Nie widziałeś? Nie widziałem. A tych odkurzaczy jest całe mnóstwo, tych sprzętów jest tyle. No co wiesz, w zależności od... Słuchaj, to nie nasza w sumie taka branża, bym powiedział, bardziej komunalna. Odkurzacz? Tak. No, odkurzacz oczywiście, że się przyda, jak masz garaż, to no też... tak, ale ja mówię, ale chodzi o na przykład ten odkurzacz do liści czy do tego, to jest bardziej taka komunalna, że nie, na osiedlach, nie jest nic a to podnosi na osiedlach chyba nie można, tak? To zależy od wydmuchiwać, miasta. No. To zależy od miasta. Ze Steel mamy dobry kontakt. Tak. Prawda? Jeśli widzowie macie jakieś pomysły, albo jakieś produkty z Steel używacie i chcielibyście zobaczyć je na naszym kanale, bądź macie jakieś, no wahacie się przed zakupem, no to możecie podać jakiś konkretny model, może będziemy mieli okazję to sami zaprezentować i przetestować u siebie. Bycie u mnie. Prawda? U nas są ciężkie warunki. Odkurzacz, jak ostatnio go wziąłem do kotłowni,
Fajnie daje radę. No tak. A my to mocno dmuchawa, testujemy. Dmuchawa. Ja ten odkurzacz do liści to miał naprawdę Bardzo się zdziwiłem, jak część osób mnie skrytykowało, że ja tak Milky Way męczyłem. Znaczy Milwaukee męczyłem, no. Jak męczyłeś? No nie wiem właśnie o to chodzi. Przecież to jest wiertarko, wkrętarka. Ona służy do wiercenia i wkręcania. Ja nie wiem. A to wierto miałeś ostre? No miałem ostre. Przecież szło jak ten, jak burza, no. Dobrze. Przy dużych średnicach wiertła trzeba wolno. No tak. Używać jakiegoś tam specyfiku do schłodzenia? No tak, ja mówię, no niektórzy mówią woda. No i bardzo dobrze, że część osób się wypowiedziała, że woda z płynem, woda z no, czymś tam jeszcze, jakiś jest specjalny coś do zalewania. No ja używam oleju, no. Czy popełniłem błąd? No nie wiem, zawsze to było chłodzenie jakieś, no. Ale to też nie jest współpraca. Z Milwaukee nie mamy współpracy. No tak, z Milwaukee nie, ale tylko, tak, tylko nawiązuję, że po prostu, że ja tu męczę urządzenia. No męczę, a co? No co u nas mam? Się testuje. To ma stać na półce? 3 lata i koniec gwarancji? Tak jak z agregatem. Jeśli chodzi o firmy ze Stila, to dużo osób miało problem taki, że dużo reklam u nas jest. Ja sobie przesiedziłem nasze filmy ostatnie. Tak. Ostatnie 30 filmów były 2 filmy sponsorowane. 2 produkty Stila pokazaliśmy nowe, więc... Czy to jest tak dużo reklam? No, ja bym tak nie powiedział. Antiiluminat. Jaką odmianę pyrów macie? Z tego co widzę, to tak zwane Amerykany? Nie, to jest Bella Rosa. Czerwony Bella Rosa. Może on już tak nie wygląda, bo on już parę lat jest u nas z tego samego. Kolor zmienił? Kolor zmienił. One były białe? Nie. Nie, one były czerwone. Tak, czerwone. Powiem, że no w tym roku tak jakoś wyszło, że nie były pryskane od zarazy i takie wyszły, no. Co z nimi jest nie tak? Trzeba grubiej skórkę ubierać. No. Ale powiem szczerze, że to już naprawdę był tylko chyba jeden oprysk na stonkę i tyle. Mam pytanie o twój agregat. No dobra, no. Prądotwórczy. Kiki 6. Co z tym agregatem? Doczekam się firmy z podłączenia agregatu do zasilania domu? Do zasilania domu ten agregat nie jest przystosowany. Do zasilania, bym powiedział, przemysłowego. Dobrze mówię? Do suszarni. Tak. Bo do zasilania tam trzeba coś... Stabilizator napięcia. Nie chcę, żeby tam te urządzenia takie delikatne pouszkadzały się. Ale mamy. Także, tak. Jest agregat cały czas. Agregat jest. Żeby nie było. On tu sobie siedzi i czeka. Ale dobra, agregat będzie stał tu, w tym miejscu. W tym miejscu będzie stał. Tu będzie cała rozdzielnia. Ta rozdzielnia będzie rozdzielała prąd na magazyn. I tu będzie podpięty... agregat. I jak już mówiłem, jak staliśmy przy rwaczce, bym chciał oddzielny silnik do zasilania tego agregatu. Taki plan, wyciągnąć tutaj rurę wydechową, żeby tu stacjonarnie, czy na jakichś takich kółeczkach był. A sprawdzić chociaż można by było, czy działa. Sprawdzimy go, tylko ja mówię, muszę tutaj zrobić całe rozdzielnie, bo muszę rozdzielnić prąd na suszarnię, prąd na magazyn. Ja to muszę to wszystko zrobić. Stąd wezmę puszkę, bo mam w sumie 2 zasilania na suszarnię. Mam zasilanie suszarni tutaj na jednym kablu i po drugiej stronie mam na drugim kablu. Także ja mam zasilanie suszarni z 2 stron. W razie jakby mi się coś tu uszkodziło, to mam zasilanie z drugiej strony. Patryk Tecza, jak wy to robicie, że to jeden z najlepszych kanałów, jakie oglądam? Jak my to robimy? W ogóle nie robimy. No pokazujemy to, co się u nas robi na przykład. No. Czy na jeden z najlepszych? Może nie, no może przesadzasz z jednym z najlepszych, ale no staramy się jakoś dorównać tym kanałom innym, którzy są, no wiecie, my to mamy mniej może do pokazania jak niektórzy, wiecie, niektórzy 10 ciągników mają, że trudno, trzeba drabinę, żeby wejść po, a my mamy takie skromne te nasze pierdki. Don Sebek, my jakieś 5 lat temu zrezygnowaliśmy z uprawy tytoniu, TN98, a mieliśmy 7 hektarów, bo się nie opłacało, a wam się jednak opłaca, jakim cudem, pozdrawiam. No i to jest fajne pytanie, bo tak niektórzy to zadają. Ja się dziwię, że na przykład, no jak to odpowiedzieć na to pytanie? Dlaczego u nas się opłaca? Dlaczego się u nas opłaca? No bo po prostu, dlaczego się u nas opłaca? To jest kwestia organizacji pracy. Powiem wam szczerze tak. Podejrzewam, że mieli chyba jeszcze więcej pola. I może przez to, że zysk z tytoniu przeznaczali na inne uprawy. Bo ja zrezygnowałem z resztę upraw, żeby po prostu nie inwestować w co mi się nie opłaca. No. W ten sposób powiem, że ja tylko się utrzymuję teraz jedynie z tytoniu. No bo inne produkty, na przykład gryka czy zboże, to mi się nie opłaca sprzedawać. No bo żeby to uzyskać, musiałbym ten zysk z tytoniu wsadzić na przykład w zakup zbóż, zakup poprysków, zakup różnych rzeczy do produkcji. I wtedy po sprzedaży ja wychodzę na minusie, nawet bym powiedział. Trzeba po prostu dobrać sobie tyle uprawy, żeby to można było zrobić swoimi rękami, nie zatrudniając nie wiadomo ile osób i nie
oszust nie wiadomo jakich kosztów. No. Ja wiem, że często się na przykład najmuje do sortowania. No i tam określone cenniki, że za przysortowanie jednego wieszaka ileś tam się płaci. No i to też jest duży koszt. A my to robimy po prostu sobie tak na spokojnie przez całą zimę i te pieniądze są dla nas. Bo na przykład jak ktoś ma inną uprawę, to musi ten tytoń szybko sprzedać, to musi najeść do przysortowania, bo to głównie czas przysortowania jest, mi się tak zdaje. Najdłużej to się sortuje. Przy uprawie jeszcze tytoniu, to że komuś się nie opłacało, może była mało wydajność, bo to też w zależności, widzicie, i to jest już się odzywa kwestia siewnika mojego, który bardzo dużo mi oszczędza nawozów. Czyli redukcja kosztów. Redukcja kosztów i dużo trzeba poświęcić pracy samemu. No a co ja mam robić? A może ktoś pracował jeszcze, ktoś chodził do pracy, to musi nająć, żeby ktoś jakieś tę robotę zrobił. A za pracę trzeba innych ludzi trzeba zapłacić, no i może przez to się nie opłacało. Nie będę ukrywał, ja wolę tu sobie troszkę posortować na jakimś tematacie na niższe krajowe, bo u nas tutaj na niższe krajowe płacą. To nawet nie ma co ukrywać. Niższe krajowe teraz ile? 3000 zł? To było ostatnie pytanie moje na dziś. No. Mam ponad godzinę 30 materiału. To ale ja myślę, że część osób wyjdzie krótszy. Ja myślę, że część osób nie będzie zadowolonych, bo nie ukazały się niektóre pytania. No jakie przykładowo nie było pytań? Wiem, że niektóre się ukazały. No jakie chciałeś? Typowo polityczne. Dobrze, jak widzisz rolnictwo w przeciągu 10-30 lat? Nie widzę rolnictwa w ciągu nawet 10 lat, to już koniec. To jest, powiem tak, że to jest pochylnia. To jest tak, wiecie, do pewnego czasu to było tak. Rolnictwo się fajnie rozwijało. A teraz jesteśmy tutaj, o, tak, to jesteśmy tu, tutaj. Tylko jest dół. Czy jesteś zadowolony z wyników wyborów? Na pewno niektórzy nie będą zadowoleni. Czy ja wybrałem takie partie, która mi nic nie obiecywała, już mówiłem, ale niektórzy to chyba się zawiedli. Faktycznie zmieni się rząd. Polska troszkę się cofnie, bo ten rząd będzie taki typowo proeuropejski, bym powiedział bardziej proniemiecki, czyli nie będzie pewnych inwestycji zaplanowanych, czyli na przykład tam rozbudowę portu kontenerowego. Ja nie wiem, czy coś się ruszy na przykład przy elektrowniach atomowych. Tak powiem tylko pokrótce. Także tutaj w tym na naszym podwórku polskim to się nic nie zmieni. No, pamiętajcie, ciepła woda będzie. No, szkoda, że Konfederacja tak mało dostała mandatów, 18, ale to zawsze więcej niż zawsze więcej jak wcześniej. No, tak, miało tak, być więcej. No. Bardzo mądre rozumowanie, takie ludzkie bym powiedział. Bez żadnych ścień, bez żadnego obiecywania, a tutaj pan przewodniczący Donald Tusk tyle naobiecywał, ale chyba z tych obiecanki ja nie wiem, czy coś będzie, no nie wiem. Ja się na przykład cieszę, że tak nauczyciele zagłosowali na niego. Ja zobaczę, ja tak będę się tylko przyglądał, moi drodzy, jak te 30% nauczycieli, te 20% dla budżetówki, czy 30% dla policji, dla służb mundurowych, 60 tysięcy wolne od podatków. Ja będę obserwował bacznie i powiem, że część ludzi to się zawiedzie. No, część ludzi się zawiedzie, no ale ja mówię, no ludzie tak, suweren tak zagłosował. No, tak musi być. 4 lata jakoś przed tego, a po 4 latach zobaczymy. Jeszcze? Także co mogłem, to poodpowiadałem. No, czy wszystkich zadowoliłem, to piszcie w komentarzach. No powinno być lepiej już, troszeczkę jest dynamiczniej. Ten film ukaże się kiedy? W niedzielę? Tak, tak, na niedzielę. Także miłej niedzieli życzę, smacznego obiadu i do następnego. Dobrze, daj mi mikrofon, idę do Gucia. Muszę nagrać z nim relację.